Witajcie, minęła 15, więc może zaczniemy. Programowanie funkcyjne jest często owiane różnymi mitami, jest często uważane za trudne, jest uważane za związane z jakąś strasznie magiczną matematyką i innymi tematami. Zazwyczaj jest tak, że jeśli trafiacie na informacje o programowaniu funkcyjnym, to ktoś wam zaczyna od razu mówić o monadach, zaczyna mówić o lambdach, referencyjnej transparentności, czystych funkcjach, tego typu rzeczach. I to często, jeśli ktoś nie ma pojęcia o tym, co się tam pod spodem dzieje, bywa niestety bardzo deprymujące i początkujące szybko po prostu zostawiają ten temat, bo twierdzą, ok, nie rozumiem tego, zostawiam to. Ja chciałbym dzisiaj wam pokazać kilka podejść, które mogą wam pomóc zacząć pisać funkcyjnie. Jak to tak wymyśliłem kilka minut przed prezentacją, chciałbym wam po prostu pomóc złapać haczyk, powiem taki, programowania funkcyjnego i tego, w jaki sposób można dalej eksplorować temat i dalej tak jakby to rozważać, dając po prostu pewne proste przykłady, które można stosować na bieżąco w kodzie. Mówiąc, celem jest to, żebyście mogli wyjść z tej sali i naprawdę za godzinę otworzyć edytor i zwyczajnie zacząć ten kod refaktorować tak, żeby miał te zalety, o których będę za chwilę mówił. Ja nazywam się Tomasz Kowalczyk, pracuję jako inżynier programowania w brytyjskiej firmie finansowej. Na Twitterze możecie znaleźć mnie jako TMMX, generalnie we wszystkich innych miejscach posługuję się nickiem Thunder. Zachęcam też do wejścia na moje konto na GitHubie. Jest tam kilka ciekawych bibliotek, które mogą się wam przydać. Tutaj taki mały, artystyczny coś. Ale przejdźmy do tematu. Zanim zaczniemy rozmawiać o programowaniu funkcyjnym jako takim i o tym, jak możemy je zastosować w PHP, jedną z ważnych rzeczy jest przyswojenie kilku podstawowych pojęć, tudzież terminów, które po prostu musimy używać, które musimy rozumieć, żeby iść dalej w tym temacie. I teraz jedna ważna rzecz. Ta prelekcja nie jest o programowaniu funkcyjnym jako takim, czyli jeśli ktoś przed przyjściem tutaj bał się, że za chwilę zaatakuje kogoś jakąś monadą znienacka, to niestety nie zostanie zaatakowany, ewentualnie na szczęście. Do przygotowania tej prelekcji skłonił mnie jeden z komentarzy na Reddicie PHP-owym. Człowiek pracował przy jednym z systemów, który był przepisywany od zera. Taki, jak to nazwał, classic 2.0 rewrite. Krótko mówiąc, przepisujemy od nowa system, mając całą wiedzę dotyczącą systemu z wszystkimi jakimiś tam fajnymi 3 lub 4-literowymi skrótami. I co jest dla mnie ważne, że to powiem w tym, co tu jest napisane, to jest to, co jest podkreślone na czerwono. To jest taka różnica między nasz kod powinien trochę bardziej funkcyjny, a nasz kod powinien napisany w Haskellu. Więc nie ma sensu oczywiście wrzucać PHP do kosza, bo PHP jest bardzo dobrym językiem, szczególnie 7K. Ale też, że to powiem, nie ma też sensu przechodzić od razu w pełni czysto funkcyjne języki, ponieważ to też się wiąże, że to powiem, z dużymi zmianami. Więc krótko mówiąc, piszemy w PHP bardziej funkcyjnie, nie piszemy w tym momencie w Haskellu. I pierwszym z pojęć, którą chciałbym, żebyśmy sobie przyzwyczaili, jest niezmienność. Wczoraj była bardzo fajna prezentacja Witka Adamusa odnośnie asynchroniczności i współbieżności w PHP z pewnym ujęciem programowania funkcyjnego. I on właśnie mówił o tym, że PHP nie oferuje czegoś takiego jak immutability. I miał rację, ponieważ w PHP można to obejść na wiele sposobów. Zresztą PHP zawiera dosyć mało narzędzi, które na nas to pozwalają. Co nie znaczy, że nie jest to w pełni niemożliwe. Bo oczywiście, jeśli mamy na myśli to, że możemy użyć refleksji, możemy użyć jakichś referencji, przekazywać jakieś zmienne zewnętrzne klauzurów, jak najbardziej możemy to obejść. Ale mając na myśli immutability w PHP, mam na myśli wszystkie naturalne mechanizmy, które powodują, że nasze dane są niezmienne. Czyli krótko mówiąc, jeśli te mechanizmy sami sobie obchodzimy, to jak najbardziej w tym momencie nie jest to immutability, nie mówimy tutaj o niezmienności. Drugą ważną rzeczą są tak zwane funkcje wyższego rzędu. Funkcje wyższego rzędu, w odróżnieniu, jak się domyślacie, funkcji niskiego rzędu, polegają na tym, że koordynują operacje funkcji niższego rzędu, które operują bezpośrednio na danych. Żeby dać jakiś przykład. Jeśli mamy standardowy obiekt użytkownika i ten użytkownik na przykład posiada e-mail, zazwyczaj posiada, to w imperatywnym podejściu, jeśli potrzebujemy ten e-mail, prawdopodobnie wołamy user get email, przypisujemy taki do jakiejś zmiennej i właściwie call it a day. W przypadku podejścia funkcyjnego używamy funkcji niższego rzędu, czyli opakowujemy takie wyciąganie operacji z jakichś takich bardziej skomplikowanych struktur w coś, co nazywamy operacją. Może być to funkcja naniomowa, może być to metoda klasy, może być to coś, co tę operację dokonuje. Co jest istotne, to, że pozwalamy sobie na opakowanie tej wartości w taki sposób, żeby funkcja wyższego rzędu, która będzie operowała na kolekcji takich elementów, była w stanie prowadzić do transformacji z jednego dobrze zdefiniowanego stanu
do drugiego dobrze zdefiniowanego stanu. I to jest właściwie podstawa tego, co dzisiaj Wam chcę przekazać. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o tym, że PHP 7, zachęcam, polecam, naprawdę powiem, warto zaryzykować migrację, ponieważ nie ma żadnego ryzyka praktycznie, jest bardzo fajny, ze względu na to, że została naprawiona w nim jedna z bardziej podstawowych problemów z zastosowaniem w ogóle funkcji takich imitujących programowanie funkcyjne w PHP. W PHP 5 niestety właśnie ten błąd persystuje i dlatego warto się zmienić. Pytanie, co jest złego w tym kodzie? Może inaczej, nie tyle co jest w nim złego, ile co się stanie, czego nie chcielibyśmy, żeby się stało. Ktoś może chce powiedzieć, czy nie bardzo? Otóż problematyczną linijką jest oczywiście rzucenie tego wyjątku. I nie dlatego, że ten wyjątek jest rzucony, ponieważ za chwilę go łapiemy, tak? Zwracamy sobie pustego lajka, być może w naszej aplikacji to jest coś, co nam wystarczy, jest fajnie. Problemem jest to, co się dzieje bez naszej absolutnej kontroli. Jeśli rzucimy w PHP 5 z funkcji takich jak ArrayMap czy ArrayReduce wyjątek z funkcji tego niskiego rzędu, która jest używana do transformowania tych elementów, dostaniemy bezwarunkowo ten oto warning. I to tego po prostu chyba nawet operator supresji warningów, czyli operator małpy, nie pamiętam dokładnie, czy on to w ogóle ogarnia. W każdym razie w 7 tego już nie ma i za ten problem odpowiada dokładnie ta linijka, dopowiem, w kodzie PHP. Tutaj po prostu jest bezwarunkowo rzucany warning przez funkcję PHP error do krew i ona znajduje się dokładnie w tych funkcjach w ArrayMap, ArrayFilter i ArrayReduce. Krótko mówiąc, jeśli potrzebujemy gdziekolwiek wyjątków w naszych klożurach, w naszych tym, po prostu nie da się tego zrobić w PHP 5 tak, żeby to wyglądało ładnie. Po prostu zawsze dostajemy ten warning, oczywiście można go unikać, ale nie można go w pełni wyłączyć. I mając na uwadze to, że przyswoiliśmy sobie teraz kilka pojęć, których po prostu będę dalej używał w tej prelekcji, przejdźmy po prostu do tego, czym w ogóle jest podejście funkcyjne, czyli tym jest coś, jest to pojęcie ukute przeze mnie, także nie przywiązujcie się do tej nazwy. Chodzi generalnie o samo to, że jest to coś, co w ten sposób nazwałem, ale za tym stoi kilka mechanizmów, kilka zasad, których po prostu stosując jesteśmy w stanie programować funkcyjnie w PHP i jesteśmy w stanie uczynić nasz kod lepszym, czytelniejszym i tak dalej. Pierwszą zasadą jest coś, co nazywam myśleniem zbiorami. Myślenie zbiorami generalnie, jak sama wskazuje, polega na tym, że nawet jeśli mamy pojedynczą wartość, staramy się traktować ją jak zbiór wartości. To pozwala nam właśnie na te wszystkie operacje, czyli na zastosowanie funkcji wyższego rzędu, poprzez to, że każdą informację traktujemy jako kolekcję informacji. Zazwyczaj będzie to kolekcja, ale nawet jeśli jest to jeden element, traktujemy to jako kolekcję tylko po to, żeby móc zastosować wszystkie funkcje wyższego rzędu. Drugą rzeczą, bardzo istotną, jest nazywanie operacji, bo programowanie imperatywne, w którym po prostu po kolei mówimy, mam taką informację, więc dokonuję niej takiej operacji i otrzymuję wynikową finalną wartość, to jest sposób wydawania rozkazów. W podejściu funkcyjnym zmieniamy i przenosimy obciążenie umysłowe na operacje. I teraz, co jest właśnie bardzo ważne, to jest to, żeby te operacje nazywać, żeby móc wiedzieć, że każda z tych kolejnych operacji przenosi nas z jednego do drugiego dobrze zdefiniowanego stanu danych. Trzecia rzecz, czyli immutability once again, ponieważ ja nie mogę przecenić w ogóle tego punktu, bo niezmienność to jest bardzo istotna sprawa. Jeśli na pewno każdy z nas pracował wiele razy przy jakimś legacy kodzie, który zmieniał coś gdzieś, jakiś gdzieś coś setter się wołał, czy ktoś coś wołał jakiegoś SQL-a, jakieś w ogóle szczegóły, które kosztowały nas godziny debugowania, jednak mimo wszystko używając niezmienności, robiąc nasze dane niezmienne, ewentualnie pchając do przodu to, że każda zmiana jest jawna, jest w pełni jawna, jest w pełni wyrażona w kodzie, powoduje, że wszystkie błędy, które potencjalnie są w naszym kodzie, są po prostu jawne, tak? Możemy zawsze sprawdzić konkretne miejsce, w którym to wystąpiło. I tutaj to taki mały żarcik, że wiecie, bo jak ktoś się bardzo interesuje tą niezmiennością, to tak nie za bardzo się możesz zmienić, więc no, ja się akurat interesuję. Kolejna rzecz, czyli jawna zmiana stanu. To, tak jak mówię, to jest właśnie też fajne, że w każdej z tych zasad, jak zauważyliście,
każda kolejna zasada, każdy kolejny slajd buduje na poprzednim. Czyli jeśli mamy immutability, jeśli mamy te nazwane operacje, to po raz kolejny, to jesteśmy w stanie wyrazić każdą zmianę danych w naszym projekcie w sposób jawny. I to powoduje, że jeśli w naszym kodzie gdziekolwiek jest błąd, to ten błąd można po kolei prześledzić. Każdy z tych operacji jest łatwo izolowalna, łatwo testowalna i prawdopodobnie jest też reużywalna. Bo jeśli nasz projekt rozwiązuje problem w konkretnym spektrum jakiejś domeny, to na pewno zauważymy, że te operacje zaczynają się powtarzać. Ja pracuję w firmie finansowej, operujemy na płatnościach, operujemy na wymianach walut, tego typu rzeczach, więc to są różne operacje domenowe, które się dzieją w naszej rzeczywistości i na przykład operacje zmiany stanu płatności, operacje wysłania tej płatności gdzieś, operacja w ogóle stworzenia tej płatności. To są po prostu operacje, które my jako firma wykonujemy i te operacje, one przenikają wszystkie warstwy software'u, który my tworzymy. Dlatego te operacje, dobrze zdefiniowane i napisane w ten sposób, są w stanie być reużywalne i po prostu po przekroczeniu pewnej masy krytycznej wszystkie nowe operacje, które wykonujemy w projekcie, zaczynają być złożeniem tych poprzednich, które wcześniej napisaliśmy. I to oczywiście prowadzi do ultimate point, po polsku, no, nieważne. To prowadzi do punktu finalnego, czyli tego, że jesteśmy w stanie łatwiej rozumieć to, co nasz system robi. Ponieważ wyjęliśmy wszystkie implicit, wszystkie niejawne zmiany na zewnątrz, nazwaliśmy je, stworzyliśmy z nich operacje, zaizolowaliśmy je, dobrze otestowaliśmy, w związku z czym nasz projekt nie jest już zlepkiem kodu, nie jest zlepkiem z dziesiątek czy setek klas, operacji, funkcji, metod i innych elementów struktury kodu, jest zbiorem operacji i te operacje po prostu łączymy w jedną całość. To jest całkowicie ortogonalne oczywiście do podejścia tego, bo te nasze operacje nadal mogą być opakowane w klasy, mogą być opakowane w funkcje, metody, ale co jest istotne, to nie to, jak my to napisaliśmy, tylko to, że każda z tych operacji pełni jawną, swoją, dobrze zdefiniowaną funkcję. I tu oczywiście dochodzimy do punktu, w którym oczywiście jest to, co właśnie Mariusz mówił o tym przed chwilą, że mając bazę grafową, musimy zmienić nasze myślenie z myślenia rekordami do myślenia grafowego, czyli myślenia wierzchołkami i krawędziami. Tak samo tutaj. Przestajemy myśleć imperatywnie, przestajemy myśleć o tym, że mamy jakąś informację, którą malformujemy, transformujemy, cokolwiek to zrobimy i mamy z nią innowacje, przestajemy temu kodowi wydawać rozkazy, za co zaczynamy mówić mu, w jakie konkretne inne stany oczekujemy, że on się przetransformuje. I jeśli którakolwiek z tej transformacji jest błędna, oczekujemy, że automatycznie możemy przerwać cały ten łańcuch i możemy zrobić, obsłużyć ten błąd, ale co jest istotne, to jest to, że za każdym razem wiemy, gdzie on wystąpił. Oczywiście wysłuchaliśmy teraz kilku jakichś takich argumentów, które mogą lub nie muszą przekonywać, ale wiecie, no, gadanie jest tanie, tak? Pokaż kod. Standardowa dyskusja pomiędzy programistami. Krótko mówiąc, można spędzić 2 tygodnie tłumacząc, szkoląc i tak dalej, ale jak to mówią, jeden obrazek to 1000 słów, więc ja też przygotowałem trochę kodu, żeby nie było, że to jest tylko suche gadanie. Więc pierwszy przykład, który chciałem pokazać, to jest coś, co nazywałem przygodnymi warunkami. Bo bardzo często jest tak w kodzie, że wykonujemy jakąś operację i wiadomo, logika biznesowa zazwyczaj jest usiana różnymi warunkami, różnymi edge case'ami, różnymi tematami, które po prostu przychodzi szef i mówi, słuchaj, ponieważ z tą firmą podpisaliśmy taką umowę, to musisz to po prostu zrobić taki warunek. Dzisiaj na przykład właśnie był bardzo ciekawy, chyba wczoraj była ta prelekcja, przepraszam, to było w kuluarach akurat, ale dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy, na przykład, że podobno w Chinach nie można grać w grę dłużej niż 3 godziny. Przez chwilę się nie skupiamy, czy to jest prawda, czy nie, ale załóżmy, że faktycznie jest takie prawo w jakimś kraju, że nie możemy grać w jakąś grę dłużej niż 3 godziny. I teraz na przykład, co ma zrobić taki na przykład Blizzard ze swoim na przykład Diablo czy StarCraftem, jeśli to jest reguła, która jest tylko w jednym kraju? Oczywiście muszą zrobić coś na kształt IFA, tak? I w Chiny den 3 godziny. I tutaj właśnie ten przygodny warunek. Przykład pierwszy. Bez czytania tego kodu powiem ogólnie, że mamy listę użytkowników i potrzebujemy taką samą listę użytkowników, ale ci użytkownicy muszą spełniać dwa warunki. Oni muszą być aktywni i nieukryci.
I co jest złego z tym kodem? Generalnie pytanie jest podchwytliwe, ponieważ nic nie jest złego z tym kodem, ale jest jedna prosta rzecz. Są tu dwie ukryte operacje. To są operacje, które tutaj są ukryte jako te warunki. Problem z tymi operacjami jest taki, że ten kod i tak jest uproszczony. Prawdopodobnie w waszych projektach, jeśli macie jakieś ostre legacy, tych ifów nie jest 2, tylko 15. W 7 się łączycie z bazą, a 15 sprawdza uprawnienia. I to zazwyczaj wygląda. Więc możemy zrobić to trochę lepiej. Zaznaczam trochę lepiej, ponieważ niestety składnia wszystkich takich funkcyjnych elementów PHP jest generalnie straszna i te dwa array filtery są totalnie nieczytelne, ale inwestując chwilę w ten kod, zauważamy już dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, te ify zyskały nazwy. Może nazwa is enabled czy is visible nie jest najlepszą nazwą, może należałoby napisać is user enabled. W razie, chodzi o to, że te operacje zyskały nazwy. W tym momencie to już nie jest zwykły warunek na jakieś property tego użytkownika. To już jest operacja transformacji użytkownika, filtrowania go z kolekcji na podstawie kryteriów. I te kryteria są nazwane. I jeśli zainwestujemy jeszcze chwilę w jakąś prostą klasę, która owrapuje te PHP-owe funkcje w jakąś kolekcję, ten kod może wyglądać w ten sposób. I tutaj, zakładając jeszcze na przykład, że te klożury można zwinąć do jednej linii, żeby ten kod był bardziej zwięzły, widzimy, że ten kod prawie się czyta prawie jak po angielsku, tak? Mamy userów, filter visible, filter enabled i zwracamy ich kolekcję. Tą kolekcję można jeszcze potem odpakować, ale w każdym razie biorąc, ten kod nie dość, że jest go być może trochę mniej, jest o wiele bardziej czytelny, i te operacje zostały wyciągnięte, zostały nazwane. Jeśli potrzebujemy kolejnej operacji filtrowania, to jesteśmy w stanie ją tutaj bezpośrednio dorzucić i ten kod po prostu jest tak bardzo prosty, jak tylko da się to zrobić. Drugim przykładem jest coś, co nazwałem niekończącymi się pętlami. Niekończące się pętle to jest taki przykład, w którym potrzebujemy zazwyczaj zrobić 15 foriczy, żeby coś wyciągnąć. I tutaj są co prawda tylko dwa. Ale z tym kodem jest dokładnie ten sam problem, co poprzednio. To są operacje. W związku z czym, inwestując tylko trochę, że powiem, wysiłku, jesteśmy w stanie te operacje stąd wyciągnąć i ponazywać. Więc mamy, że powiem, operację transformacji użytkownika na listę jego tagów, bo przepraszam, jeszcze nie wspomniałem o tym, czy to, co ten przykład robi. W tym przykładzie chcemy generalnie wyciągnąć listę unikalnych tagów użytkowników. W związku z czym transformujemy użytkowników do listy tagów, te poszczególne zbiory tagów każdego użytkownika łączymy, następnie redukujemy je, czy mapujemy tego użytkownika na jego tagi i na samym końcu tworzymy tylko unikalny zbiór. Inwestując znowu chwilkę w naszą klasę kolekcji, może to wyglądać w ten sposób. Wydaje mi się, że troszkę lepiej. Kolejnym przykładem jest coś, co nazwałem przypadkowymi akumulatorami, ponieważ bardzo częstym przypadkiem w kodzie jest to, że potrzebujemy coś sumować. Znowu przykład z mojej firmy, operujemy na płatnościach, potrzebujemy na przykład w jakimś przypadku sumaryczną wartość płatności, która została na przykład w jakimś miesiącu na przykład przetworzona. I tutaj na przykład mamy prostszy przykład, ponieważ po prostu potrzebujemy punkty tych użytkowników, tak? Ale bardzo często potem widzieliście tego typu kod. Po prostu zmienna, którą podstawiamy, w foriczu gdzieś ta zmienna dostaje nowe wartości, zwracamy te punkty i w sumie z tym kodem nie ma nic złego. Ale to jest, mamy operację i ten kod mógłby wyglądać w ten sposób. Albo nawet w ten. I ten kod po raz kolejny, on zyskuje na czytelności. Ta operacja dodawania punktów została wyciągnięta i w tym momencie nawet, analizując same nazwy nawet tych zmiennych, dobra, już jesteśmy w stanie wiedzieć, o co w tym chodzi. Oczywiście zakładam, że nie strzelamy sobie stopy i nie kłamiamy w tych nazwach, no bo jak kłamiamy, to mamy trochę większy problem. I co jest ważne, te operacje można łączyć. W związku z czym, biorąc pod uwagę te trzy poprzednie przykłady, jesteśmy w stanie zrobić taki kod. Jeśli potrzebujemy sumować liczbę punktów użytkowników, którzy są aktywni i niezablokowani, te wszystkie operacje możemy złączyć. Czyli biorąc pod uwagę to, o czym mówiłem wcześniej, czyli te zalety, czyli potencjalne zasady stosowania podejścia funkcyjnego, zauważcie, że sfiltrowaliśmy użytkowników takich, jakich potrzebowaliśmy, następnie skonwertowaliśmy tych użytkowników na ich punkty, które zostały z kolei zredukowane.
I co jest też istotne, to to, że prawdopodobnie w tym momencie już ktoś by chciał podnieść rękę i powiedzieć: ej, ale przecież możesz od razu zredukować te 30 punktów. Owszem, możesz, ale możesz zrobić to na masę innych sposobów i to jest sposób celowo nieoptymalny, tylko po to, żeby pokazać, że można złożyć to na masę różnych sposobów. Prawdopodobnie w waszych projektach są takie wymagania, które wymagałyby, nie wiem, jeszcze jednego filtera, jeszcze jednego mapa, jeszcze jednego reduce'a, jeszcze jednego take while'a. Jest tych operacji masa. I tutaj właśnie chciałem pokazać, że takich operacji jest dużo i te operacje można w ten sposób wyrazić. Nie mogę tutaj pokazać dokładnie szczegółów, ale mieliśmy w firmie taki jeden przypadek, w którym był algorytm, który rekursywnie sprawdzał, czy drzewo obiektów pewnego typu, że on jest poprawne. I ten algorytm oczywiście, to już nawet nie chcę powiedzieć, po jakiej ilości danych on jeździł, bo to naprawdę to było aż smutno było patrzeć, jak procesor się grzeje. Ale my byliśmy w stanie ten algorytm zmienić na dosłownie liniowy algorytm, który korzystał z dwóch filterów, jednego mapa, jednego radiusa. I ten algorytm nie dość, że był trzy razy bardziej czytelny, to jeszcze do tego nie... Aż tak, że dopowiem, tego procesora nie zajeżdżał, bo ponieważ cała tak jakby operacja odwijania tego drzewa, jeżeli w wszystkich jego elementach została po prostu zwyczajnie porzucona. W tym momencie zobaczyliśmy, w jaki sposób można napisać kod trochę bardziej funkcyjnie, ale nie chciałbym, żebyście myśleli, że to jest jedyny przykład refaktoringu pojedynczych elementów kodu, ponieważ oczywiście każda metoda, czy każda funkcja, ona zawiera jakieś swoje, ma swoje jakieś mankamenty, ma swoje jakieś rdzenie, czy to, co ona robi, ale to, co powiedziałem, nie odnosi się tylko do kodu. Odnosi się także do poziomu projektów, zależności, bibliotek, czy tego typu rzeczy. I tutaj chciałem pokazać jeszcze kilka przykładów związanych z autentycznymi projektami i w jaki sposób można na nie patrzeć w inny sposób, mimo że na pierwszy rzut oka może się to wydawać nie tak proste. Pierwszym przykładem, o którym chciałem powiedzieć, jest Request Lifecycle Frameworka Symfony. Prawdopodobnie wybrałem ten framework, ponieważ większość osób prawdopodobnie miała tutaj styczność. I patrząc na ten właśnie tutaj taki diagram, można powiedzieć, że jeśli Symfony dostaje żądanie do wykonania, jeśli patrzyliście gdzieś kiedyś w plik app.php, to na pewno widzieliście, że jedną z pierwszych linijek kodu autentycznego jest wykonanie request create from globals, czyli Symfony bierze wszystkie super globale, czyli $get, $post, $files i tak dalej i pakuje je w obiekt request, dzięki czemu potem możemy łatwo na nich operować, nie musimy już używać super globali, możemy po prostu zwyczajnie zawołać bardzo ładny getter i te Symfony nam to opakowuje. I właśnie w tym momencie widać, że jeśli transformujemy globalne dane na request, to właśnie to jest ta operacja. Ta operacja się dzieje w tym momencie, zyskujemy nową informację, czyli obiekt requestu. Kolejną rzeczą jest oczywiście to, że na podstawie tego requestu musimy zidentyfikować, czy w naszym projekcie jest jakiś kod, który chcemy uruchomić. I to jest właśnie komponent routingu, który na podstawie tej informacji o requestie jest w stanie nam powiedzieć o tym, jaki kontroler potencjalnie powinien zostać zawołany. I to jest transformacja requestu na kontroler, tak? Czyli informacja na pewien callable, który zostanie zawołany. Jeśli mamy informację o tym kontrolerze, to kolejną naturalną rzeczą jest zawołanie tego kontrolera, które można rozumieć jako transformację requestu na response. Nasz kontroler wywołuje pewną akcję, łączy się z bazą, robi jakieś inne rzeczy, pobiera te dane, formułuje response i go zwraca. I żeby też nie było, że wszystko tu jest transformacją, tak? Zauważcie na ostatni punkt, że jeśli na przykład zwracamy ten response z kontrolera, to też na przykład w Symfony nazywa się ten event kernel view, możemy na kernel view wywołać różną ilość zdarzeń, różną ilość eventów, dzięki którym na przykład jeśli w naszej aplikacji powiedzmy nie ma czegoś takiego jak pusta odpowiedź, tak? Więc jeśli na przykład mamy pustą odpowiedź, to znaczy, że wystąpił jakiś błąd. Na etapie kernel view jestem w stanie zarysować dowolną ilość zdarzeń, które następnie są redukowane w iteracyjnym procesie i jeśli któryś z tych eventów zwróci wartość, to ta wartość jest potem używana zamiast tej oryginalnej, tak? Klasyczna redukcja. Można zapisać to w bardzo prosty sposób, właśnie w ten sposób. Jest funkcja request, którą przyjmuje root, którą przyjmuje kontroler, którą przyjmuje response.
Kolejnym przykładem jest jedna z bibliotek, której jestem autorem. Mieliśmy problem w firmie z JMS Serializerem i Symfony Serializer też nie chciał za bardzo pomóc. W związku z czym padł pomysł, żeby napisać taką bibliotekę. No i tak się urodził Serializer. I jak się domyślacie, jest to bibliotek do serializacji, ale co jest istotne, to jest to, w jaki sposób ona jest zbudowana. Oczywiście robi to samo, co każdy serializer, czyli jest w stanie, że tak powiem, transformować object graph do jakiegoś formatu i odwrotnie, ale zauważcie jedną rzecz, że mamy object graph na górze i jeśli chcemy go serializować, to potrzebne są dwie operacje. Te dwie operacje to normalizacja do prostych danych, czyli do arrayów i skalarów, a następnie formatowanie. W drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Ten format taki JSON, YAML czy inne jest parsowany do postaci normalnej, a następnie hydrowany, abyśmy otrzymali nasz źródłowy object graph. I w ten sposób jesteśmy w stanie to wyrazić dosłownie w taki sposób. Jeśli zechcecie zajrzeć na moje konto na GitHubie do tego repozytorium, zauważycie, że ten kod pod spodem jest zbudowany w dokładnie ten sposób. To jest, być może to nie jest literalna translacja, ale to jest dosłownie coś takiego, że this format od this normalize. Ponieważ te zależności, które przyjmuje serializer jako główna klasa tej biblioteki, to są dokładnie właśnie formatery i normalizery, parsery i hydratory. Kolejnym przykładem jest inna z bibliotek, którą napisałem, biblioteka do obsługi shortcodów. Shortcody, jeśli ktoś nie miał wcześniej z nimi styczności, to są takie fragmenty tekstu, tak jak tutaj widać, shortcode B w kwadratowych nawiasach. Oczywiście ta składnia może być inna, ale to jest najpopularniejsza. I co się dzieje? Biblioteka składa się z dosłownie trzech takiego procesów. Z procesu ekstrakcji shortcodów z tekstu, z procesu przetwarzania tych wyekstrahowanych shortcodów na wynikowe fragmenty tekstu, które zostaną, które tak jakby są wynikami tych handlerów, oraz aplikacji tych fragmentów tekstu do środka, do tekstu źródłowego. Można zapisać dokładnie w ten sposób i po raz kolejny, jeśli zajrzycie w kod tej biblioteki, to zauważycie, że dosłownie są abstrakcje, które są sformatowane dokładnie w ten sposób. Tekst źródłowy, czyli input, jest parsowany, wynik tego jest używany wewnątrz procesora przy użyciu handlerów, a następnie jest wykonywana operacja replace. Być może nie jest to aż tak bezpośrednio, tak jak to jest napisane, ale te operacje są właśnie w ten sposób wyizolowane, tak? Czyli jesteście w stanie w dowolnym momencie podmienić parser, podmienić procesor, podmienić inne rzeczy, ponieważ te operacje gwarantują wam, że każdy format danych zostanie, każde dane zostaną przetransformowane z jednego dobrze zdefiniowanego poziomu, z dobrze zdefiniowanego formatu danych na inny. Innym być może trochę naciąganym przykładem, ale jest język SQL, ponieważ jak wszyscy wiemy, bazy relacyjne operują na tabelach. Tabele to nic innego niż prostokątne zbiory danych. Mamy wiersze, mamy kolumny, mamy po prostu prostokąt z danymi. Zauważcie, że każdy z elementów języka SQL powoduje, że jeden prostokątny zbiór danych po prostu staje się innym. Jeśli używamy selecta, jest to nic innego jak filtrowanie kolumn. Jeśli używamy where'a, jest to nic innego jak filtrowanie wierszy. Group by, nic innego niż agregacja. Oczywiście, jeśli zaczniemy wchodzić w szczegóły, to jak najbardziej te różnice się zaczną się pojawiać. Ale tak czy inaczej, możemy to w ten sposób rozumieć. To jest właśnie clue tej prezentacji, żeby nie tyle widzieć wszędzie programowanie funkcyjne, bo wiadomo, znamy to wszyscy, to powiedzenie, że jeśli jedyne, co mamy, to młotek, to wszystko wygląda jak wóź, tak? Ale chodzi właśnie o to, żeby umieć to w ten sposób wyrazić, bo to, ten sposób myślenia, to podejście powoduje, że widzimy pewne zaizolowane procesy i o wiele lepiej jest nam zrozumieć cały proces, jeśli nie musimy mieć tego całego modelu w głowie. Właśnie to jest też, nie wiem, czy widzieliście, jest taki bardzo fajny obrazek odnośnie tego, że siedzi sobie programista przy biurku i na czym sobie myśli. I tak buduje sobie cały taki model problemu, który buduje. Jeśli i to 5, jeśli 5 to c coś tam. Za chwilę podchodzi do niego współpracownik i mówi: ej, słuchaj, wysłałeś mi tego maila, co miałeś wczoraj wysłać? A ten programista sobie myśli: puf. I to właśnie chodzi o to, że podejście funkcyjne powoduje, że jesteście w stanie zredukować, tak jakby ten, co się ładnie z angielska nazywa, cognitive load, czyli po prostu ta ilość informacji, którą trzeba mieć naraz w głowie, do tego, że mamy pewne operacje, które są dobrze zdefiniowane i wystarczy nam analiza pojedynczej operacji na raz.
nie potrzebujemy mieć całego modelu w głowie, ponieważ każda z tych operacji nam pewne rzeczy gwarantuje. I możemy po prostu przyjąć gwarancję poprzedniej operacji i wykorzystać to do analizy kolejnej. Będąc przy kolejnej, bierzemy jej wynik, bierzemy jej gwarancję i idziemy z tym dalej. Tych przykładów, tak jak powiedziałem, można mnożyć. Jeśli tylko mamy młotek, to tych gwoździ można nawbijać dużo. I tak samo właśnie formularze, które można rozumieć jako transformację danych na transformację danych wejściowych na dane zwalidowane. Walidacja, która jest transformacją danych na listę błędów. To naprawdę to pomaga w rozumieniu tych bibliotek. I nawet jeśli widzicie jakąś inną bibliotekę, jakiś inny framework, jakieś inne cokolwiek, co wykonuje pewne rzeczy, które są dla nas przydatne, jeśli zaczniecie o tym myśleć w ten sposób i zaczniecie szukać właśnie tych takich ekwiwalentów funkcjonalnych, to gwarantuję wam, może nie tyle gwarantuję, ale po prostu mi było o wiele łatwiej to zrozumieć i ludziom, którym byłem w stanie to przedstawić, im to w jakiś sposób pomagało, że jest to o wiele łatwiejsze do zrozumienia, jeśli tylko zaczniemy skupiać się nie na tym, jak to jest zbudowane albo z jakich to jest klas, tylko właśnie jakie operacje to wykonuje i między jakimi stanami danych są te transformacje. W tym momencie, powoli zbliżając się już do konkluzji, na pewno macie w tym momencie już pewnie w części z was już się gotuje, już sobie myślicie, ależ mu zaraz coś powiem, bo tutaj jakieś totalnie bez sensu rzeczy. Sprzeciw jest jak najbardziej jasnym, jest jak najbardziej jasnym sygnałem, że potrzebna jest dyskusja. I ja taką dyskusję też chciałbym tutaj podać, ponieważ przede wszystkim pierwszym tematem jest to, dlaczego to mnie w ogóle powinno obchodzić, tak? Te wszystkie przykłady, które zostały podane, one działają tak samo, one spełniają te same warunki, one dają nam dokładnie te same benefity, a przy okazji, biorąc pod uwagę, że imperatywnie już umiemy programować bardzo dobrze i w jakiś sposób nie widzimy jakichś takich błędów w naszych kodach, ani innych tego typu rzeczy, a w sumie jeszcze nade mną stoi szef i jak mu powiem, że słuchaj, teraz muszę, wiesz, te wszystkie nasze algorytmy to na dwa mapy i filtery zredukować, bo to tak źle wygląda, to na pewno myślę, że to się nie spotka z zbyt dużym zainteresowaniem ze strony menedżera, dla którego liczy się generalnie w sumie czas i kiedy to dowiedziemy. Więc przede wszystkim, dlaczego nas to powinno obchodzić? Dlatego, że jesteśmy odpowiedzialnymi inżynierami, tak? I każda technika, która nam pozwala na lepsze zrozumienie kodu, każda technika, która pozwala nam na izolację błędów i na większą jawność tego, co robimy, jest moim zdaniem lepsze, więc jeśli jesteśmy odpowiedzialnymi inżynierami, to nie twierdzę, że jest to srebrny pocisk, silver bullet do rozwiązania wszystkich problemów, ale na pewno twierdzę, że jest to jedna z technik, która może pomóc. I dlatego zachęcałbym chociaż do spróbowania, chociażby refaktoringu swoich podstawowych jakichś takich klas, które gdzieś mają, na pewno macie w swoich projektach gdzieś takie miejsca, które w sumie to działa, to wiesz, to nie ruszaj. To być może właśnie spróbować zaizolować ten mechanizm, zaizolować ten proces i spróbować zrobić z niego operację. Spróbować po prostu tak przedstawić jego inwarianty, tak przedstawić jego niezmienniki, żeby to wyglądało lepiej, żeby to było bardziej łatwiej zrozumiane. I teraz też pytanie jest w ogóle, po co komu programowanie funkcyjne, tak? Można oczywiście podeprzeć się takim argumentem, że rekursja ogonowa to zwycięża wszystko, tak? No, mnie to przekonuje. Ale mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego. I mówię, programowanie funkcyjne, przede wszystkim jego bardzo ważną rzeczą jest to, że ono eksponuje każdą zmianę stanu. I to jest coś, czego nie można przecenić, bo zmiana stanu to jest największy nasz wróg w programowaniu. Bardzo często się nacinamy na jakiś magiczny setter, na jakiś magiczny call, coś, co gdzieś się dzieje pod spodem, ktoś coś komuś nie powiedział, ty słuchaj, wiesz co, bo ten setter to naprawdę to jeszcze się łączy z bazą. A, sorry, nie wiedziałem. To tutaj właśnie te operacje, jeśli faktycznie nie oszukujemy sami siebie w tych operacjach, to jesteśmy w stanie po prostu wyciągnąć je i autentycznie zredukować złożoność kodu przez samo to, że zaczniemy po prostu myśleć o tym, że jeśli tutaj wyciągam e-maila z tego użytkownika, to nie powinienem się łączyć z bazą, a tym bardziej nie powinienem przekazywać przez referencję jakiegoś entity managera, bo jeśli przekazuję go przez referencję do tego closure'a, to widać. Tego już nie da się już tego ukryć, nie da się powiedzieć, a przekazałem sobie dla wygody. Dla wygody mogłeś sobie przekazać, ale to jest teraz jawne, to jest widać, że to przychodzi z zewnątrz, że ty użyłeś tego, mimo że w jakiś sposób nie powinieneś. Kolejną rzeczą jest oczywiście to, że to jest problem każdej osoby, która się w jakiś sposób zaczyna interesować programowaniem funkcyjnym.
Przychodzę do zespołu, mówię, słuchajcie, od dzisiaj to wszystko robimy klużurami, nie? A oni do mnie, weź z tym Haskellem. No, to nie jest dobra dyskusja. I dlatego mówię, że bardzo często jest tak, że no, od strony zespołu może przyjść jakiś taki pushback, jakiś taki sprzeciw, że w sumie to nam pasuje ten PHP, nam pasuje ten imperatywny PHP i nie widzimy powodu, żeby to zmieniać. W związku z czym, po co w ogóle próbować, po co w ogóle używać innych języków, skoro mamy to PHP-a? No, otóż problem jest taki, że programowanie funkcyjne jest czymś, co istnieje od dziesiątek lat, no, w sumie obiektowe też, ale ono promuje zupełnie inny sposób myślenia, który promuje po prostu o wiele większą jawność tego wszystkiego, co się dzieje. I od takich języków jak Haskell czy Scala, mimo że nie wszystkie z nich tutaj wymienione, że powiem, są czysto funkcyjne, niektóre z nich też pozwalają na jakieś tam implicit zmiany, jesteśmy się w stanie po prostu od nich nauczyć. A każda nauka dla nas jako inżynierów jest dobra. Nawet jeśli nie używamy Pythona, Rubiego, Javy, Haskella, Lispa, F-Sharpa czy coś w tym stylu, jesteśmy w stanie się z tych języków wielu czym nauczyć i na przykład ja prywatnie bardzo łakomym okiem patrzę na to, co się dzieje w C-Sharpie, ponieważ jest tam bardzo dużo fajnych nowości, które być może kiedyś się w PHP pojawią, tak? I to nie jest tak, że te rzeczy nam się nie mogą przydać, te rzeczy są bardzo przydatne, tylko po prostu na nie musi nadejść czas. Kolejną rzeczą, którą... To nie było zamierzone. Kolejną rzeczą, która jest istotna, to jest to, że tu jest napisane, o co chodzi, what about performance. Programowanie funkcyjne nie jest po to, żeby ten kod był szybszy. To jest od razu, trzeba sobie jasno powiedzieć. Ten kod, który jest przedstawiony z tymi klauzurami i tak dalej, on nie jest po to, żeby to było szybsze. On jest po to, żeby to było jawne, żeby to było ładniejsze. W związku z czym, jeśli zostanie podniesiony argument wydajności, to niestety, ale tutaj od razu trzeba spasować, trzeba powiedzieć, że w tym wypadku naszym celem nie była prędkość, naszym celem była większa jawność kodu. Jeśli chodzi o performance, no to jak najbardziej mówię, to trzeba napisać kod prościej, jeśli da się napisać prościej, ale jeśli autentycznie potrzebna jest wydajność, to niestety, ale musimy się uciekać do innych technologii i w przypadku naprawdę takich bardzo ostrych optymalizacji niestety, ale zostają po prostu języki bardziej niskopoziomowe. Niedobrze. Podsumowując, tak, to jest napisane summary. Podsumowując, programowanie funkcyjne jest bardzo szerokim tematem, który można sobie zgłębić, który ja polecam nawet zgłębić i zachęcałbym po prostu do tego, żeby spróbować zastosować te reguły, które tutaj pokazałem, ponieważ jest to w stanie poprawić czytelność naszego kodu, jest to w stanie wyciągnąć te operacje, jest w stanie po prostu zrzenie uczynić nas lepszymi programistami, jeśli tylko nasze zasoby na to pozwalają i jeśli autentycznie chcemy to pracę zgłębić. Tutaj właśnie też nie wspominałem na przykład o tym, że tych operacji innych niż filter, map i reduce jest naprawdę masa. Są operacje zip, są operacje take until, są operacje take first. Tych operacji jest masa i jeśli te operacje znamy, to autentycznie zaczniemy zauważać, że być może nie potrzebujemy tych wszystkich array shiftów, jakichś takich odpakowania zmiennych, pętli i tak dalej, bo jesteśmy w stanie to wyrazić bardzo jawną operacją, bardzo jawnym podejściem i w tym momencie właśnie chciałem też polecić kilka bibliotek, bo oczywiście też nie warto wszystkiego pisać od zera. Te biblioteki mogą pomóc właśnie w tym, żeby te takie kolekcje obsłużyć w sposób ładny, w sposób ogarnięty. I tutaj szczególnie na uwagę zasługuje moim zdaniem ITER, czyli ostatnia ta pozycja, ponieważ autentycznie tam jest właśnie masa takich prymitywów, które mogą w tym pomóc. Tutaj znajduje się, bo te slajdy oczywiście są usunięte, ale tutaj znajduje się wszystkie materiały, z których potencjalnie korzystałem i które można sprawdzić po tej prelekcji. Także zachęcam, bo slajdy będą usunięte. I w tym momencie dochodzimy do tematu, czy być może macie jakieś pytania. Wspominałeś na początku o datasetach w programowaniu funkcyjnym. Akurat potem w prezentacji nic o nich nie wspomniałeś, jakbyś mógł jakoś rozszerzyć ten temat. Przepraszam jeszcze raz, o czym wspomniałem, o datasetach? Tak, na początku prezentacji właśnie mówiłeś o datasetach w programowaniu funkcyjnym. Chyba nie do końca pamiętam, o co chodziło. To może jakoś naświetlę ten temat. Chodzi o to,
pomocą funkcji, tak, które mamy w PHP, za pomocą właśnie komendy use, która jest za funkcją, jesteśmy w stanie przetrzymać pewien stan. I potem za pomocą tych funkcji jesteśmy w stanie wykonywać pewne obliczenia, tak naprawdę korzystając z wartości typowo boolowskich. Czy coś ci wiadomo o tym temacie? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, także niestety, ale prosiłbym, żebyś podszedł do prezentacji, bo nie do końca rozumiem, do czego się odnosisz. Być może po prostu coś przeinaczyłem, ale podejdź po prostu do mnie, chciałem o tym pogadać. Czy używałeś gdzieś w jakimś wielkim projekcie programowania funkcyjnego? Tak, nie. Tak, ponieważ generalnie w firmie ogólnie wołają na mnie człowiek klawiatur, ponieważ ja bym akurat wszystko chciał w ten sposób wyrażać, ale tak jak najbardziej. Tak jak mówiłem, że był przykład, w którym mieliśmy ten rekursywny algorytm, który jeździł po całym drzewie i wszystko sprawdzał, i on został zrefaktorowany właśnie na te takie cztery zchainowane operacje funkcyjne, tak? Także jak najbardziej, to powiem, jest to wykorzystywane. Oczywiście, jako że programujemy w PHP, to nie wszystko jesteśmy w stanie wyrazić to w ten sposób i nie, to nie jest tak, że cały projekt jest napisany w ten sposób, ale jak najbardziej ten mechanizm był używany. To było przedpytanie, chciałem się tylko dowiedzieć. A tak naprawdę, czy nie spotkałeś się z takim callback hell, że masz nagle miliardy callbacków, jak robisz coś większego? Tak jak na samym początku zaznaczyłem, te operacje są łączone, tak? Są z angielskiego chainowane, tak? Więc krótko mówiąc, callback hella unikamy właśnie przez to, że stawiamy sobie pewne wymagania, tak? Że są pewne dane wejściowe, na przykład takie jak ta lista obiektów, są pewne dane wyjściowe, takie jak na przykład jak lista informacji z nich pochodzących, tak? Tak, ale callback hell, wiesz, odnosi się do czegoś takiego, na przykład tak jak na przykład w Node.js czy w JavaScriptie, że po prostu, że masz tak jakby event, który wywołuje, więc wywołuje event, tak, że one się w jakiś sposób ze sobą łączą i tak dalej. Tutaj właśnie przez to, że te operacje zamykamy też, bo one to, jedno z ich ważnych właściwości jest to, że te operacje mogą być łączone, tak, i na przykład jeśli mamy przypadek, w którym na przykład już tak mówiąc czysto symbolicznie, przechodzimy z stanu X do stanu Y, potem do Z, potem do A i B, to jeśli na przykład nasza logika biznesowa to pozwala, to przejście na przykład ze stanu X do A możemy zamknąć na przykład jako operację C, tak? I potem mając operację C, już nie interesuje nas, co jest w środku, ponieważ po prostu wiemy, co wchodzi na wejście i co tam jest pod spodem, jaki jest transfer i jakie są dane wyjściowe. W związku z czym, jeśli ten callback zaczyna się pojawiać i jest zbyt dużo tych operacji raz na raz chainowanych, to po prostu zamykamy je w sposób większy, tak? I mówimy, że na przykład operacja na przykład wyciągnięcia e-maila użytkownika, potem przetransformowania go na przykład, nie wiem, na oczyszczenie albo zmiana, nie wiem, jego TLD czy cokolwiek takiego, nazywamy to po prostu operacją biznesową i po prostu ta operacja jest funkcją jeszcze wyższego rzędu, tak? Ale cały czas to, co się dzieje w środku, jest jawne, jest łatwe do zrozumienia i no, jest po prostu jawne, tak? Ja mam takie wrażenie, może jest nie... Dobra, ja mam takie wrażenie po tej prezentacji, że głównym powodem, którego powinno nas interesować programowanie funkcyjne, jest takie, że kod jest bardziej zarządzalny, lepiej podzielony i tak dalej. Ale tak naprawdę, oprócz tego, że zamiast for each weszły nam funkcje typu array map, array filter i tak dalej, które w PHP bez owinięcia są straszne w użyciu, jak sam powiedziałeś, to jak dla mnie większość tych rzeczy to są po prostu zwykłe zasady rozdzielenia odpowiedzialności, dobrej definicji kodu i tak dalej. W związku z czym, jak gdyby, jaka korzyść nad to po prostu, na dobrze napisany kod OOP, daje nam to oprogramowanie funkcyjne? Tak jak już wcześniej mówiłem, jeśli, że to powiem, nie przekonują nikogo niestety, że to powiem, takie argumenty, że to powiem, to tak jak mówię, to ja tego tak jakby w żaden sposób niestety nie wymuszę. Dobra. Ja może powiem, ja pisałem w Node sporo i tam programowanie funkcyjne miało sens właśnie przez to, że jest asynchronika, tak? A w tych przykładach, które tutaj widziałem, to oprócz tego, że zamiast pętli mamy właśnie
array mapy, to jak gdyby ten kod zyskiwał tylko tyle, że był troszeczkę prostszy do czytania, ale wobec tego, że szły nam closury na górę funkcji i zaśmiecały nam funkcje, to z kolei był przez to trudniejszy do czytania, bo trzeba było się przebić przez te closury na początku. To jest oczywiście poprawna krytyka, jeśli faktycznie, że to powiem, ten kod zaczyna, jego masa krytyczna zaczyna być zbyt duża, po prostu jeśli faktycznie te operacje zaczynają być liczone, wiesz, w dziesiątkach, setkach, i chociaż może setki to trochę przesada, to niestety faktycznie, że to powiem, to podejście może nie będzie dobrym pomysłem. To podejście po prostu jest wtedy, kiedy jesteś w stanie się podzielić swój kod na operacje i te operacje faktycznie mogą być reużywalne, mogą być po prostu wyciągnięte. Jeśli nie mogło być, albo jeśli są, nie mogą być w ten sposób ustrukturyzowane, to po prostu to podejście, które tutaj chciałem pokazać, nie jest dobrym pomysłem. To tak jeszcze zapytam, bo mieliśmy te przykłady skali, Haskella i tak dalej. Tylko że tam jak gdyby programowanie funkcyjne jest też odpowiedzią na to, żeby i też w Node samym, żeby te programy lepiej się wątkowały, a właściwie nawet nie wchodziły w wątki, tylko można było tam zmieniać łatwo kontekst. I teraz pytanie, czy niektóre z tych cech w samym PHP uważasz, że warto też przenieść i wykorzystać i wtedy właśnie trzeba mocniej polegać na tej niezmienności, ale też mniej korzystać z jakichś rzeczy na przykład w klasie i tak dalej. Czy to ma sens w PHP według ciebie? Według mnie każda kolejna jakaś funkcja w PHP jak najbardziej ma sens i bardzo fajnie, gdyby się to pojawiło. Tylko że mam takie wrażenie, że PHP jest jednak językiem, który ma dosyć dobrze zdefiniowaną swoje miejsce w stosie i mimo że byłoby to przydatne i to pozwoliłoby napisanie jakichś lepszych, bardziej zrównoważonych programów i te wszystkie mechanizmy mogłyby pomóc, to jednak mimo wszystko PHP chyba nie jest takim językiem, że tak powiem, w którym warto byłoby coś takiego wdrażać. Halo? Ja chciałem się tylko odnieść do tych pytań, co to daje. Wystarczy policzyć cyclomatic complexity przykładu przed i po i widać, że przykład po ma cyclomatic complexity 1, a przed na przykład 6. Czyli to już jest różnica. No, tak jak mówiłem, kod sposób podzielony na jasne operacje. I to pomaga, także dzięki wielkie za support. Czy nie uważasz, że programowanie funkcyjne to jest chwilowa fascynacja Scalim lub innymi językami? Tak jak wspomniałem na początku, programowanie funkcyjne jest paradygmatem, który istnieje od dziesiątek lat i teraz owszem, ono zyskuje na popularności właśnie przez to, że języki czysto funkcyjne w jakiś sposób zyskują jakąś taką popularność, taką nową młodość. Teraz bardzo często można spotkać, że ktoś się uczy Haskella, ktoś się uczy Scali po prostu dla samego tego, żeby poznać o co w tym chodzi. Jak najbardziej można to użyć jako hype, ale tak jak mówię, celem tej prezentacji nie jest tak jakby promocja samego programowania funkcyjnego, bo ono moim zdaniem jest fajne samo w sobie, ale może nie dawać rezultatów, ale jednak mimo wszystko pewne jego cechy są bardzo istotne i to, co się bardzo często mówi, to cała matematyka, która za tym stoi i co ona gwarantuje, to jest tak, że jeśli ktoś złapie ten haczyk programowania funkcyjnego i autentycznie zacznie się tym interesować, to ten kod będzie lepszy, ponieważ ten człowiek, który będzie zaprogramował, zacznie zauważać kolejne zalety. To, co ja teraz tutaj pokazałem, to jest taki entry level wejście do funkcyjnego w PHP i po prostu jak nasz kod uczyni to trochę bardziej lepszym, tak jak tutaj cię pokazywałem. Nasz kod będzie trochę bardziej funkcyjny, ale nie jak w Haskellu. Zyskajmy po prostu to, co się da zyskać w PHP z programu funkcyjnego. Jeśli chcesz pójść dalej, prawdopodobnie wymaga to zmiany języka, ale tak czy inaczej po prostu warto w to wejść, bo te cechy są przydatne niezależnie od tego właściwie, co język supportuje. Jeśli język supportuje tylko cokolwiek na kształt mapa, filtera i tak dalej, już te zyski jesteśmy w stanie mieć. Także to jest po prostu zysk. Podałeś wiele plusów w trakcie prezentacji. W trakcie prezentacji też powiedziałeś o jednym minusie, czyli wydajności. Odpowiadając na pytanie, pojawiły się też inne minusy podejścia takiego do programowania. Czy mógłbyś jeszcze jakieś minusy wskazać albo ryzykowne jakieś fragmenty w takim podejściu funkcyjnym do pisania? Znaczy, ja powiem tak. Programowanie funkcyjne jest czymś, czego ja jestem po prostu wielkim fanem i mnie po prostu te algorytmy przekonują. Tak jak mówiłem w tej sekcji objection odnośnie sprzeciwów do wdrażania tego w projekcie, jeśli zespół nie chce tego robić, jeśli ludzie uważają na przykład, że pisanie for each po prostu jest w jakiś sposób lepsze, ponieważ
na przykład, nie wiem, załóżmy, kod się zmienia tak szybko, że nasze operacje po prostu są zbyt to, no, właśnie, to jest właśnie ryzyko na przykład. Jeśli nasz kod się zmienia zbyt szybko i te operacje nie mają czasu po prostu dojrzeć i nie można ich wyrazić, bo na przykład, co z tego, na przykład, zdefiniujesz na przykład operację na przykład transformowania statusu płatności, jeśli za chwilę pojawia się nowa reguła i tak tę operację musisz zmieniać, tak? Albo i tak musisz uczynować jeszcze z inną, tak? To wtedy, jeśli ten kod jest zbyt zmienny, jeśli on jest zbyt tak jakby nieopakowywalny, że tak powiem, w jawnie zdefiniowane operacje, jeśli te operacje po prostu nie są dobrze zdefiniowane, to podejście po prostu nic niestety nikomu nie da, ponieważ po prostu ten kod po prostu będzie zbyt zmienny, tak? To jest tak, jak zawsze mówią, że jeśli robisz na przykład MVP, to po prostu rób to najtaniej jak się da i rób to tak po prostu, żebyś jak najszybciej mógł przejść do robienia właściwego produktu. Właśnie dlatego po prostu, żeby sprawdzić wszystkie potencjalne dziury przed wejściem w właściwy projekt. Także to jest jak najbardziej ryzyko i to jest jak najbardziej coś, czego nie polecałbym, tak, jeśli ten kod jest zbyt zmienny. I mamy czas na ostatnie pytanie. Żałowałeś chociaż raz, że programujesz funkcyjnie i chciałeś wrócić do imperatywnego? Jeszcze, przepraszam, nie dostałem pytania. Czy miałeś w swoim życiu tak... Żałowałeś, że programujesz funkcyjnie i chciałeś wrócić z powrotem do programowania imperatywnego? Czy żałowałem? Nie. Nie żałowałem, ponieważ programowanie funkcyjne to przyszło kilka lat temu po prostu jako odpowiedź na problemy, które miałem. Także... Powiem tak, jeśli trafię na... Nigdy nie powiedziałem, że to jest ostateczny punkt, nigdy nie powiedziałem, że to jest ostateczne rozwiązanie wszystkich problemów, także być może przyjdzie jakieś programowanie, nie wiem, heterodomiczne, czy jakąś inną wymyślone nazwę, być może poznam jakąś kolejną technikę i jakieś rzeczy. Póki co programowanie funkcyjne jest czymś, co uważam za taki ostatni punkt, w jaki sposób się rozwinąłem jako programista. I mi to o tym się pomaga. I jest to przeskok z myślenia imperatywnego na myślenie funkcyjne. Jest czymś, co uważam, że każdy z nas sposób powinien przeskoczyć, ponieważ raczej jest to przeskok z imperatywnego do funkcyjnego. Nie słyszałem o przypadkach takich, żeby ktoś w jakiś sposób wracał, tak? Tak samo możemy powiedzieć o tym, o przejściu z proceduralnego na obiektowe, tak? Jeśli ktoś już liznął tych obiektów, to raczej tak nie wraca po prostu do proceduralnego, aczkolwiek jest to wyłącznie moja prywatna opinia. W takim razie... No niestety.